Cześć, ja jestem Dominik i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak widzicie, to jest moja ekipa, która w dzisiejszym odcinku będzie pomagała nam kopać dziurę do jądra ziemi. Nasza dziura powstanie oto w tym miejscu, co widzicie, jesteśmy tutaj na takich piaskach. Warunki są na serio idealne do kopania. Jak widzicie, ile mamy łopat? 6 łopat plus 1 kilo. Dlatego słuchajcie, w dzisiejszym odcinku po prostu będziemy kopać jak najgłębiej się da. Być może dokopiemy się dzisiaj do jądra ziemi! Czy jesteście gotowi? Jesteśmy! Hej! Tylko dwóch rozumie. Tylko dwóch rozumie i wyjaśnij pozostałych. Słuchajcie, kochani, to jest na serio poważny odcinek. Musicie zrozumieć, będziemy kopać. Będziemy kopać do jądra ziemi. Mikołaj, zostaw już tą trąbę. Wyposażyłem się dzisiaj w trąbę, żeby wam pomagać. To jest autentyczna trąba, nie żadne nieautentyczne gówno. Rozumiecie to? Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku po prostu sobie damy radę. Nasi zawodnicy są bardzo przygotowani na kopanie dziury. Swoją drogą, możecie teraz napisać w komentarzu, jak myślicie, ile metrów w dół uda nam się wykopać. Oczywiście cel to jądro ziemi, nie ukrywam. Ale będzie to bardzo ciężkie, dlatego obstawiajcie teraz w komentarzu, ile metrów nam się uda wykopać. Mikołaj, jak myślisz? 4 do 5. Ale wolałbym 10. Rozumiecie to, k***a? Jacy jesteście? Dobra, jeszcze. Nie słyszałem. Jacy jesteście? Zajebiści. Nie słyszałem. Jacy jesteście? Dobra, tak może być. No to co, do roboty. Raz! Tutaj jest jakaś skała jeszcze z nami, więc się nie przekopię. Dobra, dobra, mamy na to kilka patentów. Jest z nami dzisiaj? Koder. I oto moja łopata. Jestem młody, gruby i napotkałem korzeń. Dobra, nie przejmujcie się takimi rzeczami. Jest z nami? Cygan i będę napierdalał, jak będę na budowie. Dobra, i jeszcze z nami jest... Gruby. No, i gruby zap***alaj. Mikołaj, jeszcze ty możesz się przedstawić, bo jesteś tutaj, nie ukrywam, ważną postacią. Ja jestem Mikołaj i dzisiaj nie popuszczę żadnemu kamieniowi. Rozumiecie to? Mamy kilo ze sobą. Damy radę! Mamy trąbę na odcinku. Nawet tą trąbę! Damy radę! Tak jest! Taka ma być atmosfera! Damy! Lecicie, lecicie! Mikołaj, nie wykopaliśmy nawet 10 cm, a już jest pierwszy problem. Przepraszam, ja... Dobra, nieważne, mamy... Tego, nie, musi być kara. Nie, mamy zapasową łopatę, ze spokojem. Zmień łopatę na zapasową. Dobrze, to jest ostatnie ostrzeżenie, Antek, ostatnie. Dobrze, przepraszam. I mimo wszystko zwężyłbym trochę jakby tą dziurę, żeby kopać bardziej w tym obszarze, bo tutaj widzę, że już dobrze gruby i cygan działają. Dlatego pomóżcie im i zróbcie taką cienką dziurę, bo będzie nam po prostu łatwiej. Nie kopcie tutaj, Antek, no nie kop tu, mówię. Tutaj kop, tu. Przepraszam. Dobra, słuchajcie, kochani, nasza robota idzie w najlepsze póki co. Ja wam przypominam oczywiście o subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić kolejnych takich szalonych projektów. Pamiętajcie, że premiera nowego filmu już za 2 dni, dlatego zapisujcie się na premierę, już teraz link w opisie. Wpadajcie na mój Instagram, by być jeszcze bardziej na bieżąco. No i słuchajcie, kochani, jeśli chcecie więcej, to oczywiście łapka w górę. 50 tysięcy! I nagramy dla was kolejny właśnie szalony projekt. Ale tu jest jakiś korzeń. Jesteście bardzo niedaleko jądra ziemi, więc dacie radę. Tak, już jesteśmy bardzo blisko. Mikołaj teraz pozbywa się korzenia. Jesteśmy chyba blisko! Czuję ciepło, stary. Jądra ziemi? Z jądra ziemi, dokładnie, stary. Cały spocony już jestem. Jest mega ciepło. Naprawdę. Nie wiem, czy dłużej wytrzymamy. Myślę, że będziemy u celu. Ci tak, bo największa wada tej ekipy jest taka, że oni sobie sami zakopują tą dziurę. Tak. Gruby staje na kopce piachu i ona się zapada, drugi gruby wykopuje, więc ciężko, słuchajcie, o... Ciężko tutaj określić, czy w ogóle to jakakolwiek koordynacja. Ale możemy ich zmotywować siankiem później. Tak, ale to jest plan ostateczny. Antek, czy tu przyjdziesz tutaj do roboty, czy na wybieg? Kop! Kop to, stary! Buty mi ubrudziłeś! Stary kop, to nie gadaj tyle! No stary! To nie miało tak wyglądać! Dobra, Mikołaj, chodź sobie, pójdziemy na chwilę. Po prostu chodź. Wrócimy do nich. No. Do roboty! Co to jest? Koder, Mikołaj! Chciałem chwilę odpocząć. Kop, kop, kop. Strasznie lubię tańczyć. Raz, bo! Raz, bo! Raz, dwa, napierdalać! Raz, dwa, dalej! Dalej! Aktualny stan dziury wygląda tak. Dominik, co na ten temat uważasz? Nie wiem, ale widzę, że pozostałych kuźwa ilu, 4 patrzy na jednego, co robi. Cienko to tu wygląda, bardzo cienko. Przechodzimy do planu ostatecznego, czy jeszcze nie? Tak. 200? 200 za co?
Zakopanie tej dziury marnej to nie jest challenge. Nie jest challenge, ale może na metry to podzielmy. Albo na centymetry. Nie. 10 centymetrów otrzymują stówkę. Dobra. Niech tak, no. Od teraz, kuźwa, żebyście się zabrali w końcu do roboty, każdy, kto wykopie 10 centymetrów, otrzyma ode mnie 100 zł. Zapierdzielać! Zapierdzielać, kuźwa! Jedziecie! Dawać, dawać, dawać! Do gry wchodzi siano! Za 1 metr! 1000 zł! 2 metry! 2000! Robić to, robić, kuźwa! Ma być do jądra ziemi ta dziura! No dalej! Co jest z wami? Kopcie! Podbij stawkę. Jaką stawkę? Nie będę zwiększał stawek, kuźwa! Za metr masz 1000 zł! To jest mega dużo, kuźwa! Czy wy nie rozumiecie, co on do was mówi? Tak! Kopcie, kopcie, kopcie! Wszystkim zapłacę! Wszystkim. Już masz 100 zł! Już! Dobrze, 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 dobrze! Ten, kto będzie odsypywał piasek pod koniec odcinka, dostanie ode mnie 500 zł! Dalej, 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 dalej! No to ja wchodzę! Dobra, Mikołaj, chyba się udało. Zobacz, jak zapierdzielają teraz. Cygan walczy o siano na głębokość, reszta chce po 500. Dobrze, stary, zarobisz. Cygan, gratulujemy, brawo! Dobrze, zarobisz f***ka. Słuchaj, dziura nasza się powiększyła jakiś metr, dosłownie przez te 5 minut, gdzie walczą o pieniądze w tym momencie. Zadziałało. Słuchaj, będzie trzeba skonstruować teraz linę, bo jak zejdziemy za głęboko, to będzie trzeba... O, masz hak? Mam hak, żeby się przyczepić do drzewa, linę do środka dziury, no i będziemy musieli wychodzić. Dobra, no to skonstruuj teraz linę, żeby po prostu, bo zaraz będzie za głęboko, słuchajcie, żeby tutaj w ogóle stać. Więc dobra, lecimy z liną. Chłopaki, jak idzie? Schodzę do dziury powoli. Dobra, Mikołaj będzie teraz schodził do dziury, Cygan nadal kopie. Cygan, poczekaj. Dobra. Dobra, jestem. Słuchajcie, damy radę, damy radę. Rzeczywiście ziemia się robi ciepła. Ciepła? Dominik. Co? Miał rację. A daj mi tam wejść. Dobra, opuszczam się! Opuszczaj do mnie, uważaj na siebie. Dobra. O, 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 o! Uważaj, spadłem, ten. Spadłem, kuźwa. Ej, serio? Czujesz to? Nie jest gorąca. Ale wydaje się być trochę taka... Mhm. Chyba, że trafiliśmy na rury grzewcze. Ale to jest wspólna woda. Dobra, czekaj, jestem. To jest wspólna woda. Ej, no co ty? Ej, no co ty, kuźwa, prysznicu ci się zachciało? Prysznicu mu się zachciało, kuźwa. Ja piję ci, żeby dać mu pierwsze ostrzeżenie. O kuźwa. Proszę się odsunąć, macie przerwę. Antek, k***a, do dziury! Antek teraz odpracowywuje swoją karę, ale mimo wszystko... Szczerze mówiąc, to oficjalnie możecie się z niego teraz śmiać. I wytykać palcami. Muszą wzrosnąć morale grupy, stary. Okej, okay, dobra, to tylko dlatego się zgadzam. Pracuj! Dobra, 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 już, dobra, starszy, morale podniesione, morale. Jest okej? Okay? Wydaje się, że ekipa ma się. Wydaje mi się, że jest okej, okay. Słuchajcie, kochani, nie możemy tak robić, wracajcie do roboty, odgarniajcie piasek, żeby nie było lawin. Słuchajcie, w ogóle, jak widzicie, Antek tylko sam w tym momencie kopie dziurę, twierdził, że on chce te pieniądze, Cygan sobie odpoczywa w tym momencie i zobaczcie, jak Antek już jest kuźwa głęboko. Dobra, zobacz. Bardzo jest możliwe, że już jest echo, panowie! Halo! Halo! Wow! Znowu dokonaliśmy niemożliwego. My zawsze robimy niemożliwe rzeczy. Panowie, kopiemy dalej, ja wam pomagam! Dobra, Mikołaj, wjeżdżaj do roboty! O, patrzcie, słuchajcie, nasza lina oczywiście działa, ale przez głębokość już ciężko się wychodzi. Mam pomysł, stary. Dalej, dalej, Antek. Czekaj, ej! Wyciągaj! Ej, nie wyciągaj! No, trzymaj się, no, trzymaj się! Teraz! Wszyscy razem! O! Okej, okay, dobra. Mówiłem? Ja mógłbym pracować na co dzień w takiej robocie. Super robota. Dobra, Mikołaj, mówiłem ci, żebyś tego nie robił. Stary, boję się mega. No nie rób tego, wyłaź. Dobra, dajcie mi łopatę. Dajcie mu łopatę. Ale tu się źle czuję, stary, tu jest jakiś gaz. Dajcie mu łopatę. Ej. Mikołaj! Wyciągać go, Mikołaj, wyciągać go. Mikołaj, ja tu naczepiam. Mikołaj, Mikołaj, nie, Mikołaj, dobrze? Przeszywałem. Dobra, może kopię dalej. Zastanawiacie się pewnie, po co nam jest ta dziura? I chciałbym znaleźć odpowiedź na to pytanie. I wiem, kto zna odpowiedź na to pytanie. Panowie, dziadek mi powiedział, że w życiu faceta najważniejsza jest dziura. I to, co dzisiaj robimy, to jest właśnie ta dziura! Więc do roboty razem ze mną! Tak jest, do roboty! Dalej! Tak jest, dalej! Dla mnie dziura jest najważniejsza! Tak, dla każdego faceta dziura powinna być najważniejsza! Kopać, kurwa! Kopać! Dziura! 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 Trochę się zmęczyłem, ale... Ale ty... Nie ma co! Nie ma co! Kopiemy! Słyszycie to? Kopiemy! Dziura! 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 Aaaa! 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 Serio,
zwariował w tej dziurze chyba. Słuchajcie, to jest już końcówka naszego filmu. Efekt finalny jest... powiem wam tak, Mikołaj... Nie zbliżajcie się do tej dziury, naprawdę. Ja ci dziękuję za dzisiaj. Na serio byłeś mega dobrym szefem, nadzorcą. Dziękuję. Zmotywowałeś wszystkich ludzi. To jest Antek, w sumie wykopał 2 metry dziury, 2000 zł. Dzięki, stary. Trzymaj się. Ile wykopałeś dziury, bo szczerze nie pytałem ci się. Stary, mi się wydaje, że wystarczająco na ten 1500. No, nie wiem, czy aż tyle. 700 zł, stary. Cygan, ty na serio dzisiaj wyjątkowo się poświęciłeś. 1500. Gruby ch**a działałeś, ale chociaż piaski odsuwałeś, czyli te 500 zł, co się umawialiśmy. No i młody synek. Ja wykopałem 30 zł. Nie. Ty też 500 zł, bo piaski odsuwałeś. W sumie to... Okay. I pewnie zastanawiacie się, jak nasza dziura wygląda w tym momencie, powiem wam szczerze. Chcieliśmy 10 metrów, chcieliśmy jądro ziemi przede wszystkim. Nie wyszło nam na pewno 10 metrów, ale dobre 3 metry może to mieć. Zresztą sami zobaczcie. Koj, może zaprezentujesz teraz po prostu... Odsuńcie się wszyscy. Dobra. Odsuńcie się. Gdzie jest moja husaria? Husaria! Husaria! Dobra. I... Panowie! Mikołaj! Idę niżej! Dobra, Mikołaj, chcesz schodzić jeszcze głębiej? Wchodzę jeszcze głębiej i zakończę film! Bo będziesz mi potrzebny! Dobra, jak widzicie, słuchajcie, Mikołaj właśnie się trzyma. Trzymać, wyciągajcie mnie! Dobra, wyciągnijcie go. Nasza dziura wyszła na serio zarąbiście, jak dla mnie. To znaczy, no wiadomo, efekt mógłby być lepszy, ale nasi pracownicy niestety nie są najlepsi na świecie, nasza dziura. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu, ja również wam dziękuję. Pamiętajcie, łapka w górę i kolejny taki projekt. Ja byłem Dominik, ze mną była ekipa. Ej! I trzymajcie się, cześć!